zejdziemy kilka pięter pod ziemię do nawiedzonego bunkra. Spróbujemy nawiązać kontakt z duchami, które błąkają się na terenie całego kompleksu. Następnie rozdzielimy się, a jak to się skończy? Czy wydarzy się coś, co zmieni wasz pogląd na zjawiska paranormalne? Jeżeli chcecie się dowiedzieć, zapraszam do oglądania tego odcinka. Na wstępie zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału Polish Paranormal TV i zostawienia łapeczki w górę. Dobra, schodzimy, słuchajcie, teraz na dół. Także już jesteśmy kawałeczek pod ziemią, a jeszcze niżej nas czeka. Krzysztofie, jak? No co tam jest? No schodzimy na dół, kolego. Ile to ma pięter dół? Wiesz co, około tak pięciu. Pięciu? Nie, nie będzie. 20 metrów gdzieś mniej więcej w dół. Dobra. Czy panowie, czy coś sprawdzamy tu? Cicho. Jak? Starajcie się gasić te czołówki, nie? Dobra. Przechodzę na nightshoty. Panowie, słyszałem gwizd z góry. Przed chwilą. Słyszysz? Jest ktoś tutaj? Według ankiety widzowie tutaj wybrali to urządzenie jako numer jeden na odcinkach, więc użyjemy go już na samym początku. Słyszycie nas? Jeszcze tutaj z nami? Zero przebić. Widzicie nas? Powiedzcie, ilu nas tutaj teraz stoi. Żeby wiedzieć, że tu jesteście z nami. Pamiętasz nas? Ostatnio tu byliśmy kilka miesięcy temu. Wow! Odejdź, odejdź. Kawałeczek. Kto tu jest? Witam! Podejdź do drzwi. Powiedz mi. Ty już stój, dobra? Ale podnóż. Jo! Co tu jest? Odpowiedz mi. Chcesz porozmawiać? Raz na tak, dwa na nie. Chcę. Nie chcę. Nie chcę. What? Słuchaj, możesz nam to powiedzieć. Powiedz to. Powiesz energię. Czekajcie, stójcie. Mamy aktywność na rempodzie. Możemy się komunikować, dobrze? Poczekaj. Możesz przestać. Możesz przestać. Nie. Przestań. Mega creepy się stoi przy tych drzwiach. Ale wiatr raczej by nie robił czegoś tak, nie generowałby tak. Ale nie, ja czekajcie, nie wiem, panowie. To, że wiatr, tylko w sensie, że czuję podbój twojej twarzy. To jest dmuchanie w twarz takie. Tak, możesz tu wejść? Wejdź na górę. Podejdź tam. Wejdź na górę. Czy może... O, ciary tu poczułem. Słyszysz? Co? Kroki? No. Co ty pie... Możesz podejść do tego teraz? Przy schodach to postawiliśmy. Zejdź na dół, albo niech ktoś wejdzie do nas do góry. Stoisz tu przy przejściu. Możesz wejść, pokazać nam? Wejdź tutaj. I tak samo wpłyń na ten przedmiot jak wcześniej, przy tym przejściu. Gdzie jesteś? Gdzie mamy się szukać? Coś było rzucone. Nie, to ja. Wow! Możesz to powtórzyć? Stoisz tutaj? Odpowiedz! Chcemy cię usłyszeć! No dalej! Dawaj! Przyjdź do nas!
Dotknij tego jeszcze raz! Co to? No! Gwizd! To co słyszałem wcześniej. Ale to słyszeliśmy nie z tego. Tak. Możesz zagwizdać jeszcze raz? Jeśli mamy dostać na górze też. O! To nie ty. Nie podchodź, nie? To nie ty, no. Jesteś tu? Zagwizdaj jeszcze raz, to ty? Jeżeli to ty gwizdałeś, jeszcze raz to na to wpłyń. Wow! Słyszałeś to? Co? Do... Nie było. No szkoda. To no mówię, że nie ktoś rzuca czym. Ktoś chodził. Wyłączasz? Teraz takie buczenie było. Ktoś schodził. Teraz takie buczenie było. Takie... Ale się przestraszyłem, ty. Coś w czym? Co to przeleciało? Co to koło ciebie przeleciało? Widziałeś orła? Tu! Widziałeś po skosie jak przeleciało coś? Nie, pytam ciebie. Trzeba by na montażu zobaczyć. Nie, kamerę mam tu skierowaną. A. Ty dobry, ty schod, ty k***o. Cicho. Kto tu jest? Wydasz jakiś dźwięk? Zagwizdaj! Był drugi raz gwizd. Tak. Takie, ale wcześniej gwizd był poza. Tak. Urządzenie, także to... Ale było takie... Co słyszałeś? Takie... No. Było takie... Ja gdzieś... Gdzieś tu obok nas. Ale ja... Słyszałem normalnie jak to... Trzy takie szybkie tuknięcia. I to było głośne. My zaczęliśmy się drzeć, a on wtedy tu. Tak jakby wyczuł moment, kiedy to może zrobić, rozumiesz? Tu p***ane. Cicho, cicho. Podejdź tam. Nie, bez światła. Nie, wyłącz SB. Co? No dobra, jak uważasz. Wow, coś z ciebie wyleciało, człowieku. No dobra, jak uważasz. Wow, coś z ciebie wyleciało, człowieku. Jakaś anomalia! Zimno. Nie, to był orb! Czekaj, bo nie mogę tu wrócić. Dobra, idziemy niżej. Schodzimy niżej. Ale mało włosów, tam piętro... Dobra, daj krzyku włącz tylko, nie? Xboxa tamtym. Dobra, schodzimy teraz niżej, panowie. Co udało nam się złapać w tym sektorze? No na pewno gwizdanie. Tak. Dziwne gwizdy. Padły one na Xboxie i poza nim na początku. Także to widna pierwsza sytuacja. Michale, rempot? No, przede wszystkim rempot w przejściu. Nie wiem, czy to podmuch wiatru, ale no nigdy raczej na podmuchy wiatru to jakoś nie reagowało. Nie. Więc myślę, że to tutaj coś musi krążyć. Ostatnio jak byliśmy, to też wychodziło coś bardziej takiego, nawet były głosy mrocznego, więc może to po prostu się nie chce ujawnić, podejrzewam. To ta istota, ten byt. No i przede wszystkim takie słyszałem, takie usłyszałem, tak. Takie coś było, nie wiem czy to... Orby? Nie wiem czy to się nagrało. Tak, manifestacja, która z ciebie wyszła, wcześniej widziałem anomalię, która po ukosie jakby szła w stronę podziemi. Nie wiem czy to są świeczki, to jest... Gdzie ty świeczki? Zobacz, na schodach, idę się jedno. Tutaj sobie poświecał świeczkami schodach. Ja bym później na koniec jeszcze tutaj na całej górze zrobił jeszcze sesję. Tam jak żeśmy rozpokonywali sprzęt, tutaj duba izba bojowa, no. Gdzie żeśmy rozpokonywali i tam myślę, że też by ktoś jeszcze nie było. Gdzieś tam. Tu coś było, przejść. Oza, zobaczysz piękny widok, krzyku. Uważaj, Łukasz, słuchaj. Ale zarąbiste, a i tego tu ja tu jak chodzę, jak? Tego nie widziałem. Tak. Ole. No, ale widok. To ty nie byłeś w głównym systemie. No, robił wrażenie. Tutaj ten Niemiec się wtedy odzywał, pamiętam. Co, idziemy dalej? Kawałek, czy? Chcesz tam iść w głąb sam? No, dobrze. Czekajcie. Dobra. O. Coś na mnie w niku będzie.
Uważajcie. No, to dzięki. Czyściutka, krystaliczna. Skąd to wybija? Wiesz co, z ziemi normalnie tam. Tu jest woda. Stańmy tu. To już jest jakieś źródło energii. Dobra, dawać, rozstawcie tego rempoda. Gdzie? No, gdzieś możesz go tego właśnie tej studzienki. Dobra, przechodzę na nightshota. Jest ktoś w tym tunelu? Jest tu tak dziwnie zimno. Przeciąg tutaj jest. Ale to nie jest, to nie chodzi o podmuch. Ja czuję zimno pod rękawiczkami. Pod ubraniem czuję zimno. To jest dziwne. Coś wpływa na ciebie. Jest ktoś tutaj? Ja pierdolę, ale tu jest dziwnie zimno. To jest mega rozległy teren, nie? To ciężko. Ciężko znaleźć jedno miejsce. Podejdź do nas, nie martw się. Nie zrobimy ci krzywdy. Słyszę jakieś głosy. Z tej wody, nie? Nie. W ogóle z tej wody coś słyszę. Ja tam dalej słyszałem. Skontaktuj się z nami. Dotknij tego czarnego przedmiotu przy studzience. Jakieś głosy słyszałem. To ja też słyszysz, ale ja nie słyszę. Ale słyszycie jakieś głosy? Czy tam, czy tu? Co wy gadacie? Gdzieś, tak jakby ja na początku słyszałem stamtąd, przed chwilą gdzieś stamtąd. Pomocy! Zaraz na nas wybiegnie, o kur... O Jezus, takie miałem uczy... Ale słychać coś w oddali. Ja tu naprawdę dużo chodzę po tych umocnieniach, po tych bunkrach i... Wiem, jak ktoś jest i to słychać, naprawdę słychać, jak ktoś jest, nie? W sensie... Ktoś chodzi, rozmawia... To coś jakiś szept? Tak. No, tylko... Snu, co? Nie to, powiem teraz. Nie wiem. Powiedz coś! Tylko ja mam prowokować. Ja nasuwuję teraz. No dobra, to zamknę mordę. Czuję coś koło mnie, czuję. Czuję po lewej. Kto tu stoi? Tu coś stoi. Jakiś taki szept głośno słyszałem. Mam wrażenie, jakby ktoś gadał na końcu tego korytarza. No autentycznie. Co wy, ktoś tam stał i gadał. Zapalisz latarkę?
naprawdę była duża aktywność. Ale nie, zobacz, nic się nie działo. Byliśmy tam przez dłuższy okres. Nic się nie działo. Były jakieś tam dźwięki, jakieś te gwizdy. Jakby bali się nas. Ale zobacz, tak teraz stanęliśmy w połowie korytarza, może nie w połowie, ale dość daleko. Na samym końcu korytarza słyszę, no to słuchaj, słyszę, że... Ja też, też potwierdzam to. Nie, ale to na pomoc, nie? No i to faszysty. Dobrze zrobiono. Czekajcie. Jest ktoś tutaj? Dobra. Dobra. Jeszcze ktoś słyszał? Raz. Dobra, jest. Ale ja pójdę tam na koniec? No dobra. Chyba, że pójdziemy tu znowu nagrywać. Zobaczcie, tą górę bym z obczaju ewentualnie. Dobra, to wrócimy tam na górę. Dobra. Michał idzie w drugą stronę, do drugiego bunkra praktycznie już, no do wyjścia, do drugiego bunkra, ja wracam na początek, tutaj w sumie nie za wiele się działo, ale słyszeliśmy jakieś głosy, więc może coś tam się nagra, strasznie się tu kurzy, wiecie, nie mam maski Szałki, jedyny wziął maskę mądry, my żeśmy nie pomyśleli w tym natłoku tego wszystkiego, wyjazdu i tak dalej, człowiek na szybko i nie pomyślał. Ten przedmiot wskaże drogę, gdzie jesteś. Widzisz? Stoję w całkowitych ciemnościach. Jesteś tutaj? Postawiłem tu takie przedmioty. Dotknij któregoś z nich. Dom. To twój dom? Lub wybierz słowo. Tak skontaktuj się ze mną. Zło. Zło? Ta dziura mnie przeraża, jakby ktoś tu miał zaraz wpełznąć. Oh my god. Jest tutaj zło? Staniesz w tym przejściu? Halo? Nie wiem, czy ja to kamerą złapałem, bo tam są drzwi. Nie wiem, czy widzicie. Miałem wrażenie, że coś przeszło. To może mózg łatać figle, ale... Ciu. Przewróć to! Masz na tyle siły? Czarny. Magnetometr. Tak, ten czarny przedmiot! Ale ciary. Ten, który wydaje dźwięki i się porusza. Stań przed nim. Pomachaj dłonią przed tymi światłami. Kto tu jest? Dobra. No dobra. Magnetometr. To co? Jedziemy! Widzisz moich towarzyszy?
Czy ktoś potrafi ich wystraszyć? Przewróć ten przedmiot. Piksel, co się dzieje? Czemu on kurwa zdębiał? Czy poniosłeś śmierć w tym bunkrze lub obok niego? Zapal zielone światełko. Jeśli tak, jeśli nie, zapal czerwone. Ale ciary, czuć obecność. Naprawdę, uwierzcie mi, czuć, bo tu nie chodzi tylko o to, że jest tu przewiew, ale naprawdę ta obecność jest wyczuwalna. O k***a! Ja p***a! On coś zobaczył! O maj! To ty zrobiłeś? W stronę drzwi się obrócił. Oh my god! Za chwilę ta kulka zgaśnie, właśnie zgasła. Teraz pytanie do ciebie, czy jesteś w stanie ją odpalić? To może ty byłaś kobietą? Ciebie słyszałem. Podejdziesz tu? Odpalisz tą kulkę? Niedawno cię słyszałem. Kilka chwil temu. Teraz jesteśmy przy wejściu do drugiego bunkra. Kilka pięter w dół. O! Zapal zieloną lampkę, jeśli jesteś żołnierzem. Bist du deutsche Soldaten? Nein? Oder ja? Nein? Energia jest tu straszna. Nie nakierowuje na siebie. Obserwujemy Pixela. Co jest? Co się obrócił? O, shit. Tam mam podejść? Co tam jest? Ta dziura, mnie, coś z niej wyjdzie. Coś z niej wyjdzie. Nie wiem. Ona mnie przeraża, ta dziura. Ale bania. Kto tam jest? On został przez coś kurwa obrócony i się przewrócił. Rozmawialibyśmy. Może poprzez rozmowę uda wam się dotrzeć tam, gdzie chcecie. Kim jesteś? Kierujemy to. Kierujemy to! Oh my god! Czy wy to słyszeliście? Tak! Potraficie tym kierować! I to 3 razy! Chcecie jeszcze raz spróbować?
Michał, słyszysz mnie? Michał! Krzysiu! Panowie, halo, odbiór. Odbiór, odbiór. Krzysiu. 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 Gdzie on jest? Krzysiu. Michał, odbiór. Michał! Razem są. Odbiór, halo, halo. Halo! Gdzie oni kurwa są? Panowie! Michał! Michał! Zaświeć latarkę! Gdzie ty jesteś? Michał? Słyszysz mnie? Ale bania. Michał? Gdzieś ty był? Sam jesteś? Jestem sam. Gdzie jest Krzysiu? A nie ma go po drugiej stronie korytarza? Nie. Może wziąć na górę? Chodź. Coś ty chcesz? Tam aż polazłeś? No. Ale troszeczkę plus zaczął pokazywać niektóre rzeczy, jak tam był. Czy byłeś żołnierze, po którym powiedział, że tak. Co przeszkodziłem ci? Wiesz co, flux troszkę świrował, ale w niektórych miejscach coś mogło, jakaś anomalia być i po prostu to aha. Może świrował po prostu, nie? Może w tym miejscu, bo ja starałem się w przejściach umieszczać fluxa i możliwe, że coś gdzieś tam czaiło się. Ty wylaz. Gdzieś ty k***a był? Nie słyszałeś mnie? Nie. Znaczy, słyszałem, ale... Ja zasięgu nie miałem na komórkę. Wołałeś mnie przez krótkofalówkę? No i to ile razy? Nie działa. Mam nadzieję, że to się nagrało. Nie wiem, czy go to nagrało. Stanąłem w tym pomieszczeniu po prawej stronie, nie? Jak tu zaraz wyszliśmy na dół. Tu jak w magazynek. No ten magazyn taki, nie? No. Kulkę odpaliłem. Zacząłem coś tam mówić. Już chciałem zadać jakieś pytania. I słyszałem kobietę. Głos kobiety. Jakieś powiedział trzy słowa. Uciszyła ta kobieta wtedy, uciszyłem się temu i ona nas jakby nawoływała do góry, żebyśmy szli wtedy. Właśnie, ja i ona, wiesz gdzie ja stanęłem? Właśnie w tym magazynku tu, jak wychodzisz z magazynku w prawo i zaraz w lewo do góry do wyjścia, nie? I ona tam w tym wyjściu, usłyszałem normalnie głos kobiety. Ja znaczy tak reagowałem, odpaliłem piksela, nie?
Nie dosyć, że obrócił się o 90 stopni, czy widać to, nie? Potem jeszcze raz nazargował, a na końcu normalnie jakby piruet zrobił i się wywrócił, nie? Ty, odpaliłem go z tuba. Kontrolujemy to. Nie, kierujemy to. Od razu, kierujemy to. Nie? Jaka pania, w ogóle no szok, nie? To chyba jakoś nie to Ja co jest? Jest. O to chodzi. Co ten dwie godziny? No możemy albo tu zrobić, chociaż tutaj ta będę. No, idziemy na górę. Czekaj, może plecem wezmę, co? Dobra, Michale, gdzie jesteśmy? No jesteśmy w pancerwerku numer 757. Jeden z bunkrów wchodzących w skład grupy warownej SHIELD. Tu jeden z kolegów z grupy Holikistki i Panzerwerk 7 stworzyli bardzo fajny obraz tego bunkra. Jesteśmy aktualnie w pokoju dowódcy. Okej. Okay. Po prawej stronie znajdował się stanowisko strzelnicze. Także myślę, że po tej części możemy spróbować nawiązać jakiś kontakt, bo było to stanowisko bojowe. Także no to już myślcie, gdzie mogło... tu po co porozstawiać. Możemy coś porozstawiać. Szerem pod tu, pomyśl może Szerem gdzie. Pod Flux. Te z boksy macie. No to myślcie, ja już się na was zdaję. Tu co mam ja? Się przejdźmy tu. Tu jest przejście, tu masz dookoła, tu masz taką pętlę, nie? Na dookoła. Ja wtedy tu miałem odpowiedzi, nie? Tak. No to czekaj. Może tutaj, no dobra. Dobra, Krzychu, ty słyszałeś tą kobietę, to tak. Może idź tam o nią pytaj. Dobra, panowie, bez światła, bo to... Ogólnie światło ok, ale nie na fluxa, nie? Mhm. Dobra, Krzychu. Zapytam teraz o kobietę, którą słyszałem na dole, będąc sam. Po rozdzieleniu się usłyszałem głos kobiety. I teraz pytanie, kobieto, czy jesteś tutaj z nami? Słyszysz mnie? Powiedz, jeżeli mnie słyszysz, odpowiedz. Zielone na tak. Czerwone jest nie. Po prostu zapal zieloną lampkę, żeby mnie słyszysz. Abym wiedział, że tu ktoś jest, abyś, że ty jesteś. I chcesz ze mną porozmawiać. Słyszałem cię. Słyszałem, jak coś mówisz. Niestety nie zdążyłem wyjść. Mam wrażenie, że prowadziłaś mnie gdzieś. Od razu zielone? Zielone. Dziwne. Słyszysz mnie? Mam nadzieję, że jesteś tu i będziesz chciała ze mną rozmawiać. Nakierowuje na mnie, flux jest przede mną. Chwilę... Tam przestawię, co? Co? Ten podem przestawię. Jak uważasz, no? To tu nas trochę za dużo jest. Dobra. Tu tam. Słyszycie? Dobra, dawaj jakieś pytanie. Myślę. Czy widziałaś mnie tam na dole? Byłaś tam ze mną? Chciałaś mnie gdzieś zaprowadzić? Zielone tak, czerwone nie. Chciałaś mnie gdzieś zaprowadzić. Mam takie wrażenie. Było słychać cię wyraźnie w korytarzu. Nie powiem, napędziłaś mi mojego stracha, ale rozumiem, że chciałaś mi coś przekazać. Co jest? Raport. Widzę, no! Kobieta, czy to ty? Patrz! Patrz! Co to było wszedłego?! Dwa mać! Ja dole widziałem tą babę koło ciebie! Ty! Taką k***wa smugę wielką! Ta baba stała koło ciebie, człowieku! Ja p***dolę, ty! Zielony od razu... Stary, tam coś koło niego stało! Ja mógł taką przyleciała. Zaraz za tym powiedziałeś, ujawnij się! Żeś tak powiedział, to chamsko! Prześwietliło to? Co? To tak światło padło, że ta smuga tak poleciała, czy co? Jaka smuga? Ja nie widziałem, ja widziałem jakąś postać! Smugą, nie przed tym, że ty krzyczałeś! Ja wiem! Gdzie ją widziałeś? No tu koło siebie! No tu! Tu, nie? Tu. No tu, tu ją widziałem! Przepraszam, Michał, miałem delikatny odczyt na dole.
Ale odpowiedziała od razu ty. Ty, Rempot był, nie? Czyli Rempot strzelił. Kobieta, czy to ty tutaj byłaś przed chwilą? Odpowiesz? Widzieliśmy... Ty tak nas nastraszyłaś? Zielone tak, czerwone nie. Może to nie byłaś ty. Jeżeli to byłaś ty, zapal zieloną lampkę. Pokryła nam się odpowiedź. Może to ty odpaliłaś Rempoda i podeszłaś do naszej piramidy. Pokaż się naszemu trzeciemu towarzyszowi. Stań przed jego oczami. Patrz, zielone! Zielone to ona. Ja p***dole, ty! Co ona tu robi? Czyli pokazałaś się. Kobieta? Czyli dobrze, słyszałeś się na dole, tak? To byłaś ty. Ale kręci się też tam. No. Powiesz mi, co tu robisz? Byłeś żołnierzem. Zginęłaś to urządzenie. Kolega, zadaj jedno pytanie. Mam nadzieję, że odpowie... Spokojnie, panowie. Towarzysz. Kobieto, czy zginęłaś tutaj? Zielone tak, czerwone nie. Ustał. To było chore, nie? Ale zobacz, od razu podział. Ona nam odpowiedziała i się pokazała, rozumiesz? No. Rempot się uruchomił wtedy, jak faktycznie wam się ona pokazała. Ja jej nie widziałem. Nie, najpierw odpalił się Rempot, za chwilę była tak. Od razu odpowiedź na zielone na tak i ona bach. No. I nas nastraszyła. Ale jajca. Stacjonowałaś tutaj? Jeżeli nie... Byłaś żołnierką? Jeżeli nie byłaś żołnierką, nie stacjonowałaś, zapal czerwony na nie. Już wiemy, że umiesz na to odpowiadać. Inteligentnie. Co ja tu widziałem przed chwilą? Ja p***ole. To był normalnie obraz, jakby ona, jakby... Jakby flash, kurwa. Ale... Zielone. Czyli była żołnierką. Tak. Sanitariuszką. Michał, idź tam w tą ciemność. Gdzie? Ona stoi chyba przed nami. Tam, dawaj. Ty, wiesz, co jest weź tego może Rempoda, co? No. Co? Co? Ty ją zobaczyłeś? No. Sekundę później ja to fizycznie zobaczyłem, tą smugę. To jest kurwa niewiarygodne. No. Rozumiesz, że my tu naraz widzisz coś, co jest kurwa fizycznie praktycznie niemożliwe. No widzisz, ty. Idź tam, Michał, przed nami. Jestem normalnie poryty, nie? No, postaw, spokojnie. Stań tej. No, gdzieś tam stań. Ten, co ten, tam, może... Dowódca. Dobra, jak uważasz, może coś tam poczujesz. Dwa, normalnie chcę, żebyś to... Tu, weź ją gdzieś tam. Gdzie? Kopnąłeś ją gdzieś. Tu jest. Ale ona się pokazała, jak szepnąłeś, ujawnij się. Tak! No. On szepnął. On szepnął. Się pojawiła, no dokładnie. Jej, w tym samym czasie. To jest nienormalne. Ale on tak powiedział takim dziwnym tonem. Ujawnij się. Tak jakbyś no. Się ktoś cię, nie wiem, chciał... Jakby ktoś przez ciebie przemawiał. No on tak nie rzuca koment. Ja? No tak dziwnie to powiedziałeś jak dla mnie. Tak nietypowo. Ale dreszcze czuję. Co? Dreszcze czuję. Podejdź do niego! Takie ciary. Pytasz się o coś? Czy walczyłaś tutaj? Patrz, od razu zielone! Zielone! Ja pierdolę! Ja kamerę miałem tam skierowaną! Ja pierdolę! Widzowie, kamerę miałem tu! Flux jest tam! Gdzieś na to. Dobra. Nie. A może nie teraz? Cicho, coś słyszę po prawej. Coś zahaczyło mój plecak, k***a. Słyszałem. Słyszałeś to? No. Poruszyły się te, no. K***a, zamki. Słyszałem. K***a, coś tu przeszło koło mnie, ja pierdol... Teraz tu. A ja po... Teraz tu. Co? A... Tu. Co czujesz? No, to przeszło coś. A ja na palcach poczułem coś. Oni tu się zaczyna robić, ej. Mówię, serio. Ty, ale odpal GT może, co? Tak z ciekawości, albo z boksa. Odpal z boksa, właśnie. Dawaj jeszcze sesję zrobimy na koniec. Gęsto. No. A teraz możesz nam fizycznie odpowiedzieć, żona. O, teraz ja ci. Co wy gadacie? Na klacie, no. A. Możemy usłyszeć twój głos? No. Była. Nie? Patrz. Kobieto, czy możesz nam powiedzieć, jak masz na imię? Ja?
Jak Marta umrze? Jesteśmy swoimi przyjaciółmi, sojusznikami. Może ponowię pytanie. W jakiej armii walczyłaś? Odpowiedziałaś nam? Coś powiedziała. Jeżeli nas widzisz, co ma trzeci towarzysz na twarzy? Trzymam karabin? Co? O okulary mi chodziło. On chyba powinien coś okulary. Maszyłeś o te bunkry! Słyszałem rentoda. Wie to kim byłaś? Kim byłaś w tej armii? Wiemy, że tu byłaś i walczyłaś. Kim byłaś? Co? Który mamy rok? Ten sam. Co? Ten sam? Ty no! Ona chyba została. Co to za dźwięk? Słyszysz to? Nie. Jakieś piszczenie. Jazda? Jestem twoim sojusznikiem. O, czujesz to po prawej? Czy ktoś towarzyszy jeszcze z nie, nie, mam wrażenie, że to przed nami. Zatem z tobą? Przed nami, nie? No jest kitu, chodźcie. Kogo widziałem przed chwilą? Ciebie? Co? Upewnij się. Upewnij się? Bez kitu. Idź się upewnij. Dobrze, upewnię się. Stoisz przede mną? Normalnie mi odpowiedział, nie? Powiedz mi, jest tu jeszcze ta kobieta? Tam coś przeszło, znów. Zarys znów jakiś... Tak! Kobieta, tak? Tak! To ona odpowiedziała. Jesteś tu jeszcze kobieto i co, zostaniesz tutaj? Nie podążaj za nami, zostań w spokoju. My odchodzimy. Potrzebujecie modlitwy? Nie ma nic, nie? Halo, halo? No cicho. Spokojnie. Dobra, pomodliłem się tam w myślach. Poprosiłem, żeby światło odnalazły. Też się pomodliłem. I już nie sprowadzajmy ich z powrotem. Starczy. Mamy zajebisty materiał. Dobra, panowie. Właśnie dobiegł końca nasza eksploracja bunkrów. Michale, od ciebie może zacznę. Szybko, krótko na temat. No z własnego doświadczenia dobrze założyłem, że jednak izby bojowe na pewno gdzieś mają w swojej historii jakąś i nie zawiodłem się, no jednak tutaj na górze było czuć to najbardziej, że gdzieś są te dusze zbłąkane, bo szczególnie wy odczuliście tutaj w tym miejscu właśnie, gdzie stoimy, tak, kobietę, kobietę i też jakiś mężczyzna był, także możliwe, że to była, usłyszałem, gwardia, coś takiego, że z gwardii, może czerwonej, byli gwardziści, także myślę, że no, działo się tutaj sporo. Odczuwałeś ból klatki piersiowej? Tak, czułem nacisk. Praktycznie, ta kobieta jakby nawiązywała. Nasiliło się to chwilę to po tym, jak
Krępot, który stał tam w korytarzu, odpalił się po mojej odpowiedzi, w pytaniu. Kobieta odpowiedziała na Rempodzie chwilę później na fluksie. I Szałki zobaczył postać. Ja chwilę później zobaczyłem smugę, która rzeczywiście była przerażająca. Mega się przestraszyłem. No i wtedy nasiliło się takie ciśnienie straszne, gęsty taki... No zgęstniała atmosfera straszna, no. Nie? Ewidentnie. Niesamowite. Chciała nam coś przekazać, ewidentnie. Ona była tam na dole. Mam nadzieję, że nagrała się to na mojej kamerze. Oby tylko nie poszła. Było kilka słów i ona musiała tu gdzieś do nas wrócić. Chyba, że to była inna kobieta, nie wiem. Ale mam wrażenie, że ona mnie stamtąd prowadziła chyba tutaj. Bo tak jak mówiłem na początku... Może to było jej miejsce i śmierć. Myślałem, że chcemy gdzieś zaprowadzić, nie? Ciężki tutaj klimat na górze, nie? To jest tak, no izby bojowe to mają to do siebie, że na pewno tu ktoś musiał zginąć. Zresztą są historie, dokumenty, jak ten bunkier był zdobywany. To były ciężkie walki, także no. Na pewno mega odpowiedzi, same konkretne, także sami widzowie widzicie, że tu jest grubo i nie wiem, może kiedyś tu wrócimy, jak będziecie chcieli, ale mówię, no to miejsce na pewno będzie kiedyś, trzeba się wtedy skupić na tym miejscu, bo egzystuje tu naprawdę. Ale ja już na klatce schodowej, jak tu wcześniej się rozdzieliliśmy, czułem na fluksie, bo postawiłem też, żeby mieć jakieś odczyty, właśnie pytania zadawałem, widziałem, że im wyżej wchodzę, tym ten fluks bardziej daje odpowiedzi jakieś, wskazuje, że także ciągnęło mi coś do góry, do góry, nie? Ewidentnie. Tyle. Resztę będziecie widzieć sami, bo mówię, to co zobaczycie jest po prostu już... Jeśli macie takie miejscówki jak ten bunkier, czy ta grupa warowna, czy jakieś dworki, pałace, czy opuszczone budynki, no to oczywiście ślijcie do Łukasza. Na pewno zrobi z tego odpowiedni użytek, też poznamy historię takich miejsc, bo jednak te dusze gdzieś tu egzystują i na pewno mogą nam przekazać to, co się działo ileś lat temu. Także myślę, że warto. I co mogę więcej dopowiedzieć? Subskrybujcie ten kanał, zostawcie tu naprawdę dużo serduszek, lajków. Uwierzcie mi, że to jest mega trudna robota, już nieraz to powtarzałem i jest to mega ciężka robota. Będąc tu, w ogóle odczuwając to wszystko, uwierzcie, że naprawdę warto pomóc temu kanałowi, wspierać go i być z nami na bieżąco. Mówię, subskrypcja, lajki i działamy dalej. Jest adrenalina. Jest adrenalina i ona się będzie trzymać dzisiaj, myślę, do końca dnia. Tak. Także trzymajcie się, widzowie, i do następnego. Cześć.